Witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dex, a to jest kolejny odcinek z Minecraft Hide and Seek, tak, kolejny odcinek i powiem, że te odcinki będą jak ile mogę, oczywiście napiszę, nagrywam, tak, bo to jest ogólnie moje takie coś, okej. Okay. Ostatnio możecie zobaczyć, teraz chyba będzie po prawej, po lewej, u dołu, góry czy tam na środku będziecie mieli napisany komentarz innego ziomka odnoszący się do mnie i odnoszący się do mojego poradnika. Tak. I jesteśmy liśćmi. Liście. Ogólnie to bardzo ten kto napisał, to chyba mati.pl i powinniście mieć tutaj gdzieś jego komentarz, możecie sobie go właśnie teraz przeczytać. No i tak, jak widzicie jest tam napisane małe dziecko gra w GTA 5 na PC, które jeszcze nie wyszło. Ziomeczki, nie wiem czy ja wam mówiłem, ale ja, jeśli chodzi o GTA, to ja GTA miałam normalnie na PlayStation 3. Nie będę wam wysyłał screena, dlatego że powiecie, że to nie jest prawdziwy screen, więc nic nie mówię. I troszeczkę... No to mnie zdziwiło, obraża mnie. A potem komentarz drugi, który też możecie zobaczyć w stylu takiego... No nie wiem w jakim stylu, ale takim, że po prostu on powiedział, żeby mnie nie obrażał. Ale to nie było takie nie obrażaj go, kurde, jestem obrońcą Dexa, tylko normalne, że po prostu słownik. Tak, po prostu słownik. Jeśli ktoś nie wie, co to słownik, to zapraszam do Wikipedii. Tak. No i ogólnie, ja nie mam GTA na PC, jak wiecie, co mówiłem wam w hardkorze, jeśli nie widzieliście tego filmu, to oczywiście zachęcam do kliknięcia w adnotację. I tam właśnie jest adnotacja właśnie do oto tego filmiku, gdzie właśnie opowiadam wam, o co tu chodzi, dlaczego i głównie chodzi o przeczyszczenie komputera, bo właśnie to GTA na PC to w ogóle nie było gra, tylko ikonka pobrana z neta, która była wcześniej moją tapetą. Bo ja kiedyś ogólnie miałem tapetę Grand Theft Auto 5. Wiem, że wiele osób tego nie zrozumie. Ale myślę, że większość, którzy są mądrzy, to zrozumieją. I tutaj ten koleś na Miros, seriously, on prawie mnie uderzył. Tak, prawie mnie uderzył. Tortilla! Kosmita 90 soj. Okej, mamy kilka minut, ale tym bardziej mnie zdziwił ten komentarz, że nie będę teraz go hejcił, ale szczerze się mu napisać, że on po prostu nie zna mnie hejci. Wiem, że wiele osób będzie pod tym może pisało. Skoro nie jesteś dzieckiem, to pokaż Ria. Wiem, bo znam takie sytuacje. Nie, Ben pokażę oczywiście twarz, ale później, ja wiem kiedy. Oczywiście nie, że nigdy. Okej, widać, że nie ma tutaj jakichś... A, jeszcze dotyczące mojego programu do renderowania, bo ja nie renderuję filmów, nie obrabiam ich. I tutaj dotyczące obrabiania filmów. Ja ogólnie nie renderowałem filmów, dlatego po prostu, że mi się to ciężko wstawiło na YouTube. Ale teraz tak będę robił, że będę więcej renderował. Ale może to się tak zrobić, że to, że jak będę więcej renderował, to może się tak stać po prostu, że będzie mniej filmików. Też wiecie, że wszystko się zaczyna i tutaj przygotowania i tak dalej. Okej, dwóch graczy zostało i pewnie ja zaraz zginę, znając mojego farta, bo jakiś ogarnięty ziomuś, jak poprzedni bot, jak pamiętacie w którymś tam odcinku, pamiętacie, że po prostu on mnie zabił na końcu, więc taki facepalm mu pchła.
Ogólnie to chciałabym też powiedzieć, jeśli audio moje, chyba na początku dodam taką informację i tutaj ją powtórzę, że moje audio może być złe. Dlaczego moje audio może być złe? Ponieważ niestety nie wziąłem mikrofonu ze sobą. I jako, że ja mam laptopa, to jeszcze mam to, że mam wbudowany w laptopa. Ale okazało się, że po przeczyszczeniu komputera, znaczy laptopa, dźwięk z mikrofonu jest lepszy. Ten mikrofon w laptopie jest wydajniejszy. Okej. Kurde, biją mnie. Biją mnie. Te ludzie mnie biją. Nie. Mówiłem, że będzie facepalm. Mówiłem, że będzie mega facepalm. Normalnie wiedziałem to i wiedziałem, że mnie wywali ze świata. Że tam będzie księżyc i że ten księżyc będzie się kręcił i kurde, że mi się zaraz wyłączył nagrywarka. No. Wiedziałem, dzióbeczki. Może dzióbeczki to jest króciutki odcinek, ale nie wiem, czy ileś tam zostało. 10 punktów zostało dodane do mojego konta i nie wiem, kiedy będziemy mogli sobie to kupić, ale jeszcze daleko do tego, jeszcze kilka odcinków musimy przeboleć z Hide and Seeka, więc jeśli ten odcinek się spodobał, to jak zawsze zostawcie sobie łapkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie i spróbujmy od nowa dobić te 500 subów. Cześć!